osobowe. W kajaku jest dwóch ratowników. Co 3 minuty będzie jeden gwizdek od kajaku głównodowodzącego. Na ten jeden gwizdek wszystkie grupy organizują się do zbiórki i osobie, która kieruje waszą drużyną, zgłaszacie liczbę osób, która jest w wodzie. Czyli robimy kolejny odlicz, ok? W momencie, gdy padną trzy długie gwizdki, przerywamy akcję, bez względu na to, gdzie jesteśmy na jeziorze, wracamy do brzegu. Dobrze? Teraz proszę jeszcze raz sprawdzić. U wszystkich kierownicy sprawdzają kapoki i kroczki pomiędzy nogami oraz na klatce piersiowej i brzuchu. Przypominam jeszcze raz. Drużyna Marysi zabezpiecza sprzęt pływający zaginionego kajakarza, drużyna Ilony.